Wcześniej wspominałem, wzięliśmy zioła, napar zrobiliśmy i z tego naparu, który już jest w poidłach, zostawiliśmy sam miąższ, wycisnęliśmy go przez gazy i został taki bardzo ładny, aromatyczny zapach, bo tu też mamy i miętę. To wszystko wrzucimy do miksera, dodamy troszeczkę czosnku, tak myślę jedną całą główkę, zmiksujemy i to podamy dzisiaj na karmę. Sądzę, że wyjdzie tyle tego, że przez 2-3 dni będziemy mogli podawać ptakom na karmę ten właśnie preparacik, a przez 2 dni będą miały w wodzie zioła, czyli w wodzie napar z ziół i po tych 2 dniach z powrotem wszystko wraca do normy, czyli czysta woda, czysta karma i gryt. Zrobiliśmy jedną główkę, zaraz zmiksujemy i zobaczycie co wyjdzie. No i mamy jeszcze taki dość ciekawa papeczka, która nie jest ani za mokra, ani za sucha. Właśnie dobrze będzie się ją wrzucało do podawało na karmę. Jak widać, przygotowaliśmy już tą miksturkę, naszą karmę. Jak widać, podaliśmy te zioła plus czosnek, czy ta miksturka, i na to jeszcze raz sproszkowaną pokrzywę lub ususzoną, jeżeli ktoś posiada. I zaraz będziemy podawać taką. Jak widać, ładnie to wszystko przylega do siebie, także zaraz pokażemy, jak będą futrowały to ptaszki. Zobaczcie, futrują. Chodź, 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 chodź. No i po idle mają zioła. Napar ziół. W karmie też ziółka plus czosnek plus pokrzywa. Wszystko zrobione samemu. Podane. Zobaczycie później, jakie kubki będą miały eleganckie. Zobaczcie, jakie ptaszki są żywe. Szybki przegląd zdrowotności. Tak jak widzimy, pokażę wam koledzy. Zdrowe kubeczki. I tu macie właśnie odpowiedź na tę miksturkę, którą wam podałem. Ktoś mówi, że miksturki nie działają. Ja się wolę opierać na ziołach, bo zioła też i mnie pomogły. Więc dlaczego nie mają pomóc ptakom, tak? Tu już rozdeptane, ale też ładnie zwinięte były. Zobaczmy na podłogę. Specjalnie wczoraj posprzątałem, żebyście widzieli efekt faktycznie, jak ptaki, czy któryś tu leje, to faktycznie wszystko jest twarde, eleganckie i tak powinno być. No, przeszliśmy do gołębniczka, tutaj do boksu u samiczek i zobaczcie, też prawidłowy kał, który jest monitorowany. Ja teraz nie mam zbyt wiele czasu, bo w większości zajmuje się tata naszą hodowlą. Ja tu przez 2-3 razy w tygodniu praktycznie przyjeżdżam, sprawdzam stan i ewentualnie, tak jak widać, dodajemy coś tam co nieco, jakiś ziół. W tym przypadku jestem teraz 4 dni pod rząd, więc mogę zrobić taką dodatkową kurację ziołową. Jak ją już skończymy, to ptaszki będą dalej tylko dostawały czystą karmę, czystą wodę i gryt. Tak jak widać, efekt pracy ziół jest widoczny, tak? W tym przypadku przez 10 dni, tak jak wcześniej wspomniałem, podawany był czosnek w wodzie. To gwarantuje bardzo dobre zdrowie. Później zrobiliśmy 4 dni przerwy. No i wczoraj był podany miks naturalny. A dzisiaj zostają podane zioła w naparze i zioła w karmie, czyli ta miksturka, którą wam pokazałem. Jeżeli ktoś będzie chciał, to niech skorzysta, ale zobaczcie sami, jakie są kubki. Przejdę do trzeciego boksu. Wszystkie gołębie dostają to samo. Pokażemy w trzecim boksie, tu może tak światło elegancko nie pada, ale też zobaczcie, jakie zwinięte wszystko kubki. I praktycznie wszystkie gołębie są zdrowe, ładnie się prezentują, nawet na siedzonkach, zobaczcie. No.
są żywe. Mam chęć tutaj podlatywać. Także no, a tu jest nasza samiczka, ta siwa, która z Mindem przyszła pierwsza. Tutaj w boksie obok jej mamy. No i będziemy te ptaszki parować na następny rok. Zobaczymy, co z tego wyniknie.